serdecznie w kolejnym odcinku Akademii Księgomościa. Ja nazywam się Aneta Socha i podczas dzisiejszego spotkania chciałabym się zająć tematem sprzedaży mieszanej. Jeżeli chodzi o plan dzisiejszego spotkania, to przedstawię pojęcie sprzedaży mieszanej, wskaźnik sprzedaży opodatkowanej, transakcje niewliczane do obrotu, w jaki sposób należy dokonać zgłoszenia proporcji w Urzędzie Skarbowym, omówię trzy typy kosztów, rozliczenie kosztów, a także powiem krótko o korekcie sprzedaży. Przechodząc teraz do pojęcia sprzedaży mieszanej. Należy mieć na uwadze, że mówimy o sprzedaży mieszanej, jeżeli podatnik w ramach działalności gospodarczej prowadzi zarówno sprzedaż opodatkowaną, jak i zwolnioną z VAT. Mówimy tutaj o zwolnieniu na podstawie artykułu 43 ustawy o VAT. Żeby właściwie podejść do tematu, warto zobrazować sobie tą sytuację na przykładach. Jeżeli chodzi o przykład pierwszy, to doskonałym przykładem sprzedaży mieszanej jest działalność, w ramach której podatnik prowadzi doradztwo podatkowe i najem lokali na cele mieszkaniowe. Kolejna sytuacja to na przykład usługi prawnicze i usługi ubezpieczeniowe, które są świadczone w ramach jednej działalności gospodarczej. I ostatni przykład, jeżeli chodzi o sprzedaż mieszaną, to usługi jubilerskie i usługi nauczania języków obcych. Tutaj przedstawiłam przykłady, natomiast teraz w jaki sposób określić proporcję, która będzie istotna przy sprzedaży mieszanej? Proporcje ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługiwało takie prawo. Wskaźnik określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiąganego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Należy pamiętać, że wartość tą zaokrąglamy w górę do najbliższej liczby całkowitej. Na tym slajdzie macie Państwo przedstawiony wzór, który pozwala na obliczenie wskaźnika VAT. W liczniku mamy określoną kwotę sprzedaży opodatkowanej, natomiast w mianowniku kwotę sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej. Ten ułamek mnożymy razy 100% i otrzymujemy proporcję, którą później się posługujemy. Jeżeli chodzi o przykład, który pozwoli na zobrazowanie tej sytuacji, czyli pokaże nam, w jaki sposób taki wskaźnik obliczyć, to weźmy pod uwagę przedsiębiorcę, który świadczy usługi ubezpieczeniowe oraz usługi prawnicze. Przychód ze sprzedaży zwolnionej wynosi 20 tysięcy złotych, natomiast z tytułu działalności opodatkowanej 30 tysięcy złotych. Wyliczenie wygląda następująco. 20 tysięcy złotych podzielić przez 20 tysięcy złotych plus 30 tysięcy złotych i razy 100%. Otrzymujemy proporcję w wysokości 60% i ta proporcja oznacza, że możemy odliczać 60% VAT-u od wydatków związanych ze sprzedażą mieszaną. Jeżeli chodzi o kwoty, które nie są wliczane do obrotu, tutaj należy mieć na uwadze kwotę podatku VAT, która nie jest oczywiście wliczana do obrotu. Kolejna kwestia to dostawy towarów i usług, które są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności gospodarczej. Kolejne to obroty z tytułu transakcji dotyczących pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych, a także sprzedaży z tytułu usług wymienionych w artykule 43 ust. 1 punkt 7, 12, 38-41, w zakresie, w którym te transakcje mają charakter pomocniczy. I tutaj mamy na myśli na przykład usługi pośrednictwa dotyczącego walut, banknotów, monet używanych jako prawny środek płatniczy, a także zarządzania funduszami inwestycyjnymi, udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, a także wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli. Wspominałam wcześniej o czynnościach pomocniczych. Należy mieć na względzie, że ustawodawca w ustawie nie podał definicji tego pojęcia. Zatem, aby je wyjaśnić, musimy odnieść się do innych źródeł. I teraz tak, orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które tutaj macie Państwo zacytowane, określa, że transakcje sporadyczne to te, które nie stanowią bezpośredniego, stałego i koniecznego uzupełnienia podstawowej działalności podatnika,
nie wymagają nadmiernego zaangażowania aktywów podatnika, występują rzadko, teraz warto zastanowić się nad tym, kto ma obowiązek określić proporcję wstępną. Do tej grupy zaliczają się podatnicy rozpoczynający prowadzenie sprzedaży mieszanej, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli żadnego obrotu, a także u których ten obrót w poprzednim roku podatkowym był niższy niż kwota 30 tysięcy zł. Proporcję wyliczoną szacunkowo należy uzgodnić z naczelnikiem Urzędu Skarbowego. Najczęściej odbywa się to tak, że podatnik przekazuje wniosek do naczelnika Urzędu Skarbowego o ustalenie proporcji. Wniosek powinien zawierać dane podatnika, informacje, że podatnik będzie dokonywał sprzedaży mieszanej wraz z jej rodzajem, propozycję proporcji i uzasadnienie jej wysokości. Naczelnik Urzędu Skarbowego po otrzymaniu wniosku o ustalenie proporcji zgadza się z propozycją podatnika lub ustala inną proporcję. O swej decyzji informuje podatnika, wysyłając mu protokół z ustaloną proporcją, którą podatnik musi stosować do zakończenia roku podatkowego. W następnych latach, po obliczeniu rzeczywistej proporcji za rok poprzedni, która jednocześnie będzie prognozowaną proporcją na rok następny, można wystosować pismo do naczelnika Urzędu Skarbowego z informacją, jaka proporcja będzie stosowana w danym roku. Należy jednak pamiętać, że złożenie tego pisma nie jest obowiązkowe. Na jedną ważną rzecz chciałbym jeszcze zwrócić uwagę. Mianowicie, jeżeli proporcja przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego, niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji w skali roku była mniejsza niż 500 zł, podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%. Jeżeli natomiast proporcja nie przekroczyła 2%, podatnik ma prawo uznać, że proporcja dana wynosi 0%. Przy sprzedaży mieszanej bardzo istotne znaczenie mają koszty. Przy tego typu sprzedaży mamy trzy typy kosztów. Koszty związane wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną, od których odliczamy cały VAT. Koszty związane ze sprzedażą zwolnioną, od których nie odliczamy VAT-u, a także koszty związane ze sprzedażą mieszaną, od których odliczamy VAT według wskazanej proporcji. Ważne jest to, że jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot odliczenia w podatku VAT, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o część kwoty podatku naliczonego według tej proporcji. I tutaj macie Państwo podaną podstawę prawną. Jeżeli chodzi o ostatnią kwestię, którą chciałabym dzisiaj przedstawić, to korekta kosztów. Po zakończonym roku podatkowym ustalany jest obligatoryjnie wskaźnik rzeczywisty sprzedaży opodatkowanej. W odniesieniu do niego korygujemy dotychczasowe odliczenia podatku VAT od wydatków związanych ze sprzedażą mieszaną. Należy pamiętać, że roczna korekta VAT stanowi przychód lub koszt podatkowy w miesiącu złożenia deklaracji VAT uwzględniającej dokonaną korektę. Roczna korekta VAT-u naliczonego zwiększa przychody podatkowe, jeżeli w wyniku korekty VAT naliczony ulega zwiększeniu. Księgujemy go wówczas w kolumnie 8 w pozostałych przychodach. Roczna korekta VAT-u naliczonego zwiększa przychody podatkowe, jeżeli w wyniku korekty VAT naliczony ulega zwiększeniu. Natomiast korekta zwiększa koszty uzyskania przychodu, jeżeli w wyniku korekty VAT naliczony ulega zmniejszeniu. Podatnik wykazuje przychód lub koszt podatkowy w lutym, czyli w miesiącu złożenia korekty VAT za styczeń, jeżeli podatnik rozlicza VAT miesięcznie, natomiast w kwietniu, w miesiącu złożenia deklaracji VAT za pierwszy kwartał, jeżeli podatnik składa kwartalne deklaracje VAT. Dla lepszego zobrazowania sytuacji przyjrzyjmy się poniższemu przykładowi. Podatnik dokonał zakupów związanych ze sprzedażą mieszaną za kwotę 40 tysięcy zł netto. Do tego mamy 9200 zł VAT-u. Prognozowany wskaźnik sprzedaży opodatkowanej określono na poziomie 40%. Po zakończonym roku podatkowym rzeczywisty wskaźnik wyniósł 60%. Więc tutaj musimy dokonać następujących przeliczeń. 40% z kwoty 9200 zł, czyli kwota 3680 zł, tyle VAT-u odliczyliśmy. Do kosztów została zaksięgowana kwota 45 520 zł. W sytuacji, gdy mamy wskaźnik na poziomie 60%, wyliczenie wygląda następująco. 60% z kwoty 9200, czyli do odliczenia mamy kwotę 5520 zł. Czyli tutaj z tego wynika, że odliczeniu w deklaracji VAT podlega kwota 1840 zł. Należy pamiętać, że w KPIR za luty lub kwiecień
wykazujemy przychód w wysokości 1840 zł. Serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam na kolejne odcinki Akademii Księgomościa.